Cześć, tu Chemia z pasją Kinga Cordier. Witam Was po bardzo długiej przerwie i zapraszam na kolejną krótką lekcję z chemii. Czym się zajmiemy dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się promieniem anionu i promieniem kationu. I powiecie pewnie, o kurczę, wyłączam tą lekcję, bo już to widziałem. Otóż nie, zachęcam do obejrzenia, ponieważ ta lekcja będzie uzupełnieniem tej pierwszej, w której mówiłam już o promieniu anionu i promieniu kationu. Dlaczego ona powstała? Powstała na Wasze prośby i komentarze pod filmikiem. Prosiliście, żeby porównać promień kationu i promień anionu w sytuacji, kiedy mają one identyczną ilość elektronów. Co już wiemy z pierwszego filmiku? Z pierwszego filmiku wiecie, że w kationach promień jonowy jest mniejszy niż promień atomowy, a w anionach z kolei jest on większy. Okej, to jest dla wszystkich jasne, to wyciągnęliśmy z poprzedniej lekcji. Przejdźmy sobie teraz jeszcze do porównania promieni dwóch anionów, Br- i F-. Tutaj oczywiście nie będzie większego kłopotu, bo musimy sobie policzyć, ile elektronów mają dane aniony i nie trudno będzie nam zauważyć i wyciągnąć wniosek, że oczywiście anion Br- anion bromkowy ma większy promień jonowy. Jeśli ktoś nie wie dlaczego, dlaczego? Ponieważ on ma więcej elektronów niż anion fluorkowy. Przejdźmy sobie dalej i porównajmy teraz to, co prosiliście, czyli promień jonowy kationu sodu Na+ i anionu fluorkowego F-. Liczymy sobie, ile kation ma elektronów. Na+ będzie miał tych elektronów 10, ponieważ on jeden oddał. Z kolei F-, anion fluorkowy, będzie miał tych elektronów też 10, bo on, żeby powstać, przyjął jeden elektron. No i co teraz? I teraz pojawia się kłopot, tak? Bo liczba elektronów w kationie i anionie jest taka sama. Żaden nie ma ich więcej, więc jak to jest z tymi promieniami? Który promień jonowy jest większy, który jest mniejszy. Wiemy, że te promienie będą różne. I jak to sprawdzić? Spójrzcie. Musimy otworzyć układ okresowy i policzyć, ile kation sodu ma protonów, ile anion fluorkowy ma protonów. I teraz zapamiętujemy sobie zasadę: w protonach siła. Czyli jeśli jest więcej protonów, to one z większą siłą przyciągną tą samą liczbę elektronów. I te 11 protonów tutaj musi przyciągnąć 10 elektronów, i te 9 protonów musi przyciągnąć 10 elektronów. Więc skoro tutaj jest więcej protonów, to one je z większą siłą przyciągną, więc one będą bliżej siebie. Z kolei te 9 protonów nie będzie tak silne, jak w przypadku tych tutaj protonów od kationu sodu, dlatego one tak blisko siebie się nie będą znajdować, i w związku z tym ten promień kationu sodu będzie wynosił 102, a promień anionu fluorkowego 133. On będzie większy, bo tych protonów jest mniej. Czyli w takim przypadku, gdzie mamy kation i anion o tej samej ilości elektronów, patrzymy sobie na ilość protonów. Tam, gdzie będzie tych protonów więcej, promień będzie mniejszy. I tutaj podsumowanie: promień jonowy Na+ jest mniejszy od promienia jonowego F-. No i na koniec jeszcze takie króciutkie zadanie. Promień atomu bromu jest mniejszy czy większy od promienia anionu bromkowego? Anion bromkowy, skoro jest anionem, to musiał te elektrony przyjąć. Skoro nie przyjął, to ma większy promień niż promień atomu bromu. Czyli promień atomu bromu jest mniejszy od promienia anionu bromkowego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał na YouTubie, będziecie wtedy szybko widzieć o nowych filmikach i spróbujcie też przesłuchać podcastów na Spotify. Dziękuję za uwagę.